Dzień dobry. Kim jest Bóg? Pytanie to dręczy ludzkość chyba od zawsze. Odpowiedź, choć nie wprost, daje nam historia pewnej budowli. Budowlą tą jest katedra w Kolonii. XII i XIII wiek naszej ery to okres, kiedy ludzie zaczynają w niektórych miastach budować katedry. Ogromne budowle i katedry budowano z dwóch powodów. Po pierwsze, aby oddać chwałę Bogu. Po drugie, aby podnieść prestiż miasta. Wyobraźmy więc sobie, że katedra w Kolonii powstaje w roku 1248 i teraz uwaga, jest budowana z przerwami przez okres 600 lat, około 600 lat, czyli 6 wieków. Oczywiście z przerwami. Gdyby policzyć ciągły czas jej budowy, buduje się ją przez 350 lat. Długość katedry w Kolonii to 144 metry, szerokość 86 metrów, a wieża, która została dokończona na sam koniec, mierząca 157 metrów, wtedy, kiedy katedra powstała, była najwyższą budowlą na świecie. Dlaczego to mówię? Musimy wyobrazić sobie ogromny wysiłek, nakład pieniędzy, nakład czasu, poświęcenia wielu, wielu pokoleń. To było potrzebne, aby katedra w Kolonii w ogóle powstała. Teraz możemy łatwo wyobrazić sobie refleksję człowieka, który mógłby odwiedzić tą katedrę w czasach dawnych, gdy ona powstała, lub współcześnie. Ja niestety nie miałem takiej okazji. Więc taki człowiek na pewno jest przytłoczony ogromem wykonanego dzieła, ogromem poświęcenia, nakładu pracy, umiejętności, środków, jakie pochłonęła budowa katedry w Kolonii. Skoro więc człowiek był zdolny, wiele, wiele pokoleń, wiele prawdopodobnie tysięcy ludzi do tak wielkiego poświęcenia, jak wielkim musi być Bóg, na chwałę którego tę katedrę postawiono. I inny przykład. W książce Chrześcijaństwo po prostu C.S. Lewis przywołuje pewną historię, historię człowieka, który znalazł się na plaży i sam na sam, będąc z przyrodą, ogromnym bezmiarem oceanu, poczuł Boga. I mniej więcej tak to swoje przeżycie opisał, że właśnie tam, patrząc na ogrom tych wód, na ich bezmiar, na moc natury, z jaką przyszło mu bezpośrednio obcować, mówi: poczułem Boga i nic więcej mi nie potrzeba. Czy, aby na pewno, czy takie poznanie Pana Boga wystarczy? A dlaczego by nie wypłynąć w ten ocean? A dlaczego by nie poznać go lepiej, głębiej, nie zobaczyć, co jest dalej za linią horyzontu? Można by tak zapytać. Ale któż o zdrowych zmysłach wybrałby się w ten bezmiar, w tę moc natury bez porządnej mapy? Ale zapyta ktoś, czy taka mapa w ogóle istnieje? Możemy odetchnąć. Tak, takie mapy, taka mapa istnieje, to jest oczywiste dla nas, ludzi współczesnych, ale co jeśli tym bezmiarem oceanu jest nie mogący dać się ogarnąć ludzkim umysłem Pan Bóg? Czy taka mapa istnieje? Odpowiedź jest twierdząca. Tą mapą jest najbardziej niezwykła księga świata, Biblia, Pismo Święte. To w Biblii znajdziemy odpowiedzi na liczne pytania, w tym to najważniejsze: kim jest Bóg? Czytając jej karty, zauważymy, że poziom objawienia się Boga na kartach Pisma Świętego jest wręcz niewyobrażalny. Bóg jak gdyby rozkoszuje się faktem, że może się objawić człowiekowi, że może dać się poznać, że może poprzez jej karty on przybliżyć się do człowieka, a człowiek do niego.
Wspomniałem wcześniej, że katedry budowano na chwałę Bogu, a na kartach Biblii tę chwałę, swoją chwałę Bóg pragnie nam objawić. Wie, że jest to dla naszego dobra. Pragnie, byśmy go posmakowali, byśmy go doświadczyli. To swoje pragnienie wyraził na przykład w księdze proroka Jeremiasza, 31 rozdział, 12 werset, gdzie napisane jest, że Bóg nie chce, abyśmy omdlewali z pragnienia. Oczywiście duchowego pragnienia. Chcę coś wręcz przeciwnego, by twoje i moje życie, by nasze życie, ludzi tu na ziemi, podobne było do nawodnionego ogrodu. Bóg jest mistrzem, czempionem w przemienianiu ludzkiego życia. Oczywiście nie tak jak w przykładzie, w dialogu, który pewnie każdy z nas przynajmniej raz w życiu słyszał. Składa się on z pytania, żyjesz? Żyję, ale co to za życie? W przemienianiu w życie obfite, pełne satysfakcji. Wsłuchajmy się w niektóre fragmenty Biblii. Szukającym Pana niczego nie brakuje, to mówi Psalm 34, werset 10. Błogosław duszo moja Panu, On nasyca dobrem Twą codzienność. To Psalm 103, wersety 2 i 5. Nakarmi spragnioną duszę, a jej głód zaspokoi dobrem. Psalm 107, werset 9. Wyciągasz swą rękę i zaspokajasz pragnienie wszystkich żyjących. Psalm 145, werset 16. Błogosławieni, czyli szczęśliwi, głodni i spragnieni sprawiedliwości, bo oni zostaną nasyceni, mówi Jezus w Ewangelii według świętego Mateusza, 5 rozdziale i 6 wersecie. Takie to właśnie jest przesłanie tej księgi i wielka szkoda, że tak niewielu z nas zdaje sobie z tego sprawę. A teraz coś osobistego. Jako chrześcijanin powinienem być specjalistą od obfitego życia, jego żywą reklamą. A jednak, czy zdarza mi się być zniechęconym? Oczywiście, że tak. Często zbyt łatwo pokonują mnie życiowe rozczarowania. Nie jest mi również obce uczucie pustki, zranionego serca, udręczonego umysłu. W takich właśnie chwilach, jak każdy, myślę, jak każdy człowiek, potrzebuję, mówiąc obrazowo, zastrzyku życia. Powiem teraz coś bardzo ważnego, co, jak wierzę, będzie zachętą dla wielu z nas. Mimo różnych trudności życiowych, nie jesteśmy nigdy w stanie upaść tak nisko, by Bóg nie był w stanie nas dosięgnąć. Nawet w momencie największego rozczarowania Bóg potrafi towarzyszyć nam w podróży w dół, by później z powrotem wywieźć nas na powierzchnię. W końcu ma moc, by odkręcić kurki odświeżenia i napełnić nas zachętą swoim życiem. Myśl, z którą chciałbym was dzisiaj zostawić, jest taka. Bez względu na to, w jakim momencie życia jesteś. Mówiąc obrazowo, czy jest to piękna plaża, czy też miejsce bardzo trudne, może nawet pułapka bez wyjścia. Bóg jest w stanie dalej cię poprowadzić. Sprawić, byś w kłopoty nie popadł, albo wyciągnąć z tarapatów, zagmatwania czy sytuacji bez wyjścia. Bóg dał nam niezawodną mapę, Biblię, Pismo Święte, która w naszej podróży życia może nam towarzyszyć i być niezawodnym kompasem. Na koniec dwa pytania. Pierwsze, czy masz w domu Pismo Święte, tę duchową mapę, ten kompas, a jeśli tak, jak często je czytasz? A jeśli nie masz, pomyśl, czy może nie warto go nabyć? Pismo Święte może pomóc ci znaleźć w życiu żywego Boga. Pismo Święte na pewno pomoże ci w twojej codzienności. W nim znajdziesz odpowiedzi na bardzo wiele nurtujących cię pytań. Znajdziesz wiele wskazówek, które okażą się pomocne w zwyczajnym, codziennym życiu. I drugie pytanie, może ktoś ma historię, kiedy dzięki czytaniu Pisma Świętego znalazłeś drogę, znalazłeś wyjście z trudnej sytuacji, rozwiązanie problemu. Jeśli tak, podziel się
tą historią, jeśli masz na tyle odwagi, oczywiście w komentarzu do tego filmu. Oczywiście zachęcam, jak zawsze, do klikania łapek w górę, do komentowania tego odcinka, podobał się, czy się nie podobał, może do jakiejś dyskusji, bardzo chętnie odniosę się do waszych komentarzy. A na dziś to już wszystko. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku.